Witam w czwartym odcinku naszych przygód z Half-Life. Alex, jestem w tym miejscu, gdzie zakończyliśmy wczoraj. Przede mną żołnierz kombinatu. Udało mi się uniknąć zawału, mimo przygód z krabami oraz zombiakami atakującymi ze wszystkich stron w całkowitej ciemności. Na całe szczęście jest już latarka, to co widzicie tutaj. Mamy 12 jednostek żywicy. Mamy pistolet z 70 nabojami i mamy też fantastyczną nową broń, czyli strzelbę. No dobrze, ten odcinek prawdopodobnie będzie troszkę krótszy, bo zauważyłem, że takie ponadgodzinne oglądają się słabiej, czy są mniej popularne, wobec tego będę chciał tak w 40 minutach się zmieścić. I jeszcze jedna informacja, w nocy wyszła nowa aktualizacja do Half-Life'a i wprowadzono, moi mili, coś, co się nazywa, to jest w preferencjach, tak? Coś, co się nazywa płynne obracanie. Czyli teraz prawdopodobnie będzie dla was wyraźniejsze to, co robię, ponieważ mogę się obracać tak o, za pomocą gałki. Nie jest to zrywane i wobec tego sądzę, że będzie, że to, co robię, będzie dla was łatwiejsze do absorpcji, łatwiejsze do zrozumienia, bo czasami można się pogubić w tych szybkich ruchach. Jeszcze jedna informacja, możliwe, że będę zmuszony to przełączyć, ponieważ zwykle takie płynne obracanie powoduje u mnie pewien dyskomfort, natomiast tutaj jak na razie jest dobrze, możliwe, że po prostu wyrobiłem sobie odporność. No dobra, idziemy zmierzyć się z tym, co czeka nas w Half-Life'ie. No właśnie, Russell zauważył, że to martwy żołnierz kombinatu. Alex powiedziała, że widziała, że żołnierze kombinatu, którzy wnosili tutaj jakieś zaopatrzenie, on nic przy sobie nie ma. Niestety nie ma też broni, co jest smutne, bo mógłbym go ograbić i mieć chociaż na amunicję jakąś. Hop! O, aż zabolały mnie nogi od tego skoku. Dobra, co to jest? Co to jest? Wygląda jak kamera. Ale to... Dobra, chyba już się domyślam, co to jest. I chyba wiem, co spotkało tych panów przede mną. W Half-Life'ie drugim i w dodatkach, w epizodach pierwszym i drugim były takie latające drony z kaleczącymi śmigłami, jak one się nazywały, Haxo chyba? Chyba tak. Czyli siekacze. I sądzę, że zaraz... Proszę bardzo. Alex, manhack! O, manhack! No właśnie. O, fuck! Przepraszam. No. Chodź. No chodź. Kurczę. Zmarnowałem na tego bydlaka 3 kule. Z pistoletu pewnie bym nie trafił w ogóle. A sądzę, że gdyby się do mnie dorwał, to mógłbym mnie pokiereszować zupełnie. Może pan ma jakąś amunicję? Proszę pana. Nie ma pan żadnej amunicji. Może pod tym workiem jest. O, ciekawe. Bardzo ciekawe. Mogę poruszać rzeczy takie jak beczki. Mogę ruszać drzwiczkami tutaj, natomiast elementy z tkaniny wydają się stałe, nawet nie mogę ich wygnieść. No oczywiście takie wgniecenie to modelowanie fizyki, modelowanie obiektów w czasie rzeczywistym to zajmuje mnóstwo czasu procesora i mnóstwo energii i mnóstwo też pracy programistycznej, więc wiadomo, że czegoś takiego nie wzięli. Aha, jeden z oglądających zwrócił uwagę, że można zakładać kaski, więc spróbuję założyć i one chronią przed pąklami, czy też barnaklami, jak kto woli. Można? Jest! Mam kask, dziękuję bardzo. Oraz także Magda, która oglądała film, zwróciła mi uwagę na temat Black Mesa, że słowo Mesa to jest hiszpańskie mesa, czyli stół, co oznaczałoby, że okay, właśnie... So a co za moment? Za momencik, powiem o tym, like bo teraz mamy dialog. Co tutaj jest? What would you rate it?
Before the combine showed up. Okay. Oh, that's a toughie. I don't know. Wycofujemy się na razie. I'd say six. Yeah, strong six. Six? That's not great. Well, that's life, Alex. You know, it's not always great. Well, maybe we get the combine off Earth and we can shoot for like an eight. You know? Oh, an eight. Yeah, that really would be nice. Really nice. Alex zapytała się Russella, jak ocenia życie na Ziemi przed inwazją kombinatu. On powiedział, bo obecne życie ona ocenia na mocne 2 na 10, życie na Ziemi. Russell odpowiedział, że jego zdaniem przed inwazją kombinatu w dobrych dniach to było 6 na 10, co zdziwiło Alex, bo myślała, że przed inwazją Ziemia była krainą mlekiem i miodem płynącą i chciałaby, żeby ostatecznie było to 8 na 10. Ale teraz wracając do tego, o czym mówiłem, na co zwróciła uwagę Magda, że mesa po hiszpańsku to jest stół, co odpowiadałoby ściętemu wierzchołkowi takiej góry, a jeszcze biorąc pod uwagę fakt, że te mesy znajdują się na terenie południowych Stanów, Nowy Meksyk, Arizona, czyli tam, gdzie wpływy hiszpańskiego języka są bardzo duże, to by się wszystko wiązało i prawdopodobną jest, bardzo prawdopodobna jest teoria, że słowo mesa pochodzi tutaj z hiszpańskiego, czyli czarny stół, i mamy dzięki temu też powiązanie z mesą jako stołówką, czyli kabiną, gdzie na statkach się je. Dobra, to był trend angielski dla graczy, hiszpański dla graczy. Aha, jeszcze jedna informacja, ponoć można zakładać jednak też maski. Uwaga. Tak! Założyłem maskę, jestem z siebie taki dumny. A tutaj są drzwi, które otworzymy multinarzędziem, tak? O, co to jest takiego? Jaka jest zagadka? Co my tu mamy? Glob, symbole, po dwa identyczne symbole każdego rodzaju, czyli... Aha, no bardzo proste, trzeba połączyć pewnie symbole takie same ze sobą. A, to powinno być proste. Dobra. Ciach. O, tylko teraz zniknęły. Dobra, ten pamiętam, niebieski był tutaj. Czyli mamy takie memory. Ciekawe, czy jest kara, jak się nie uda. No. Dobrze. Tu był czerwony chyba z tym? Nie, tu był żółty. Dobra. Czyli czerwony z tym. Czy tutaj jeden czerwony był? Nie, zielony. Zielony był tutaj. Dobrze. Tutaj był czerwony. Dobrze. I tutaj był żółty. Dobrze, hura. Drzwi otwarte. Mam nadzieję, że tu nic na mnie nie wyskoczy, ale chyba nic nie powinno. Mamy tutaj truposza. O, szafki. Nic w szafce, nic w szafce. Żywica w szafce. I nic w szafce. Co my... Na górze jest żywica, ale jak? Nie mogę. Mogę. Ściągnąć. Tutaj mamy radio. Miałem takie radio w domu, bardzo, bardzo podobne. Pamiętam za młodu, jeszcze w podstawówce, jak schodziłem rano, idąc do szkoły, tak, zawsze takie radio w kuchni grało i zawsze słuchając śniadania, znaczy słuchając śniadania, jedząc śniadanie, słuchałem trójki w trójce. O godzinie bodajże 6.50 czy 7.50 zawsze była powieść w wydaniu dźwiękowym. Świetne rzeczy tam były, naprawdę. Hogbenowie, był Alistair MacLean, różne rzeczy. Henry Cutner, fantastyczne. O, mamy Zyzia tutaj. Tutaj mamy truposza, który mam nadzieję nie ożyje gwałtownie. A tam w szufladzie widzę amunicję. No, ale kolego, przesuń się, jakiś ty ciężki łopuzie. No. Jedna rzecz mnie bardzo cieszy, że na razie nie opracowano jeszcze metod generowania zapachów. Podejrzewam, że ten gentleman tutaj capiłby niepomiernie. To jest chyba jakieś biuro nadzoru. Mamy, czemu nadzoru? Ponieważ mamy tę pieczątkę z napisem denied, czyli odmowa. Może to ZUS. Tak. O, jeszcze tutaj mamy skrzynkę. Ciach. I co z Zyziem? Bo mamy dwóch Zyziów. No to chyba sobie jednego zużyję, jednego życie poświęcę. Żegnaj, kolego. Dobrze się żyło z tobą. Pach, pach. Niewiele cię wykorzystałem.
idziemy tutaj. No dobrze, wobec tego, jeśli tam jest pusto, no to musimy iść tutaj. Jestem zabezpieczony, mam na głowie kask, na ustach mam maseczkę. Teraz, wiadomo, stan jest taki, że powinno się nosić maseczki. Muszę się przedrzeć przez... O! Właśnie. Alex podsumowała, co ja chciałem powiedzieć. Dokładnie tymi samymi słowami, ale widzę żywicę. Wiesz co? Dobra, już chciałem powiedzieć mu parę słów. Skoro to połknąłeś, to teraz zwracaj. Może gangsta style zrobimy. I co, zwróciłeś? A, jeszcze jeden strzał. Ohyda. Mam nadzieję, że nie znajdę się w sytuacji w grze, że będę musiał przejść pod takim żygającym pąklem, barnaklem. Dobra, czy ty masz jakąś broń, jakąś amunicję, w plecaku coś? Nic, nic. Dałeś się zabić, nic z ciebie nie ma. W ogóle jaką łajzą musiał być ten oddział, jakimi łajzami, skoro dali się schwytać przez nieruchome stwory z językami, które wiszą w dół i nic nie robią w zasadzie, tylko wciągają to. Idź. Idź. Gdzieś tutaj coś... O, jest nabój. Jest nabój. Pewnie wysłali najgorszą ekipę żołnierzy. Jak nie mają broni nawet. Może wysłali ich na zagładę. Dobrze, co my tutaj mamy? O. Tu mamy jakieś zamknięte pomieszczenie. Jest... Przede wszystkim jest gaz, to bardzo dobrze. Czyli potencjalna broń. Czy pan ma coś przy sobie, proszę pana? Nie, pan nic przy sobie nie ma. Ojku. O, ale jest skrzynka, w której były dwa pociski do strzelby. Doskonale. Pan ma magazynek. Coś tu jest jeszcze? Jest żywica. Co jeszcze? To chyba wszystko, co tutaj mogę znaleźć. Nic innego nie widzę. To jest... Widzę swoją czapkę. Znaczy czapkę. Kask swój żółty. Na pewno działa odstraszająco na wszystkich przeciwników. Dobra, czyli tak. To biorę. Nie będę marnował naboi, tylko nakarmię go pąkla. Tym, proszę, żryj. Do piachu z tobą, no. O. Wyżygał jakąś czaszkę biednego nieszczęśnika. Zobaczcie. W zasadzie mogę teraz tak stanąć i tak być albo nie być. Oto jest pytanie. Alas, poor Jorik. I knew him well. Biedny Joriku. Dobrze go znałem. Można też po czesku. Bytka albo niebytka. Oto je prochaska. Idziemy dalej. Dobra, co? Czekajcie. Czy mamy broń naładowaną? Nie. Trzeba naładować teraz. Ciach. 7 się mieści. Hop. Jest, dobrze. Idziemy. Oj. Muszę im znaleźć jakąś dobrą polską nazwę. Kurczę, drasną mnie. Jeszcze dwa. Ja mam 4 naboje. Dobra, mam nadzieję, że się uda. Jest. Drasnął! Skurczy syn. Czyli dostęp tutaj jest zabroniony. Ostatnie dwie te. Mamy tutaj jakieś naboje. Mówcie, jak widzicie naboje. Mówcie. Ale popatrzcie, jak to jest nieprawdopodobnie szczegółowo przedstawiona ta broń. Wszystko widać. Rattel, producent tego sprzętu. Dobra, przełączam się na pistolet. Coś tu mamy. Chodźmy tutaj. Na razie płynne poruszanie się nie sprawia mi problemów. Co mnie bardzo cieszy. Kurczę.
O, ale tutaj niestety skoczyłem teleportacją. Muszę to wyłączyć, to jest drażniące. Kilka razy niestety się przesunąłem w ten sposób i jest to bardzo wybijające z imersji. Chociaż rozumiem, że osoby, które dopiero zaczynają swoją przygodę z wirtualną rzeczywistością, wolałyby raczej grać z teleportacją, ponieważ jest to znacznie bezpieczniejsza opcja, jeśli chodzi o problemy ewentualne z zawrotami głowy, z mdłościami i tak dalej. Dobra, trzeba przekroczyć tutaj. Też nie masz broni. Co to za żołnierze są bez broni? O! Amunicja. Patrz tutaj. Strzykawka, super, super, super. Odstawię Zyzia. Użyję strzykawki. Fach. I odrzucam. Czyli na razie jestem dobrze zaopatrzony w sprzęt. Fantastycznie. Weźmy sobie spluwę. Idziemy. Wychodzimy na świeże powietrze. Kolejny trup żołnierza. Może on coś ma. Jakąś ma butlę tlenową. Zaraz kucnijmy. Masz coś jeszcze? No, tak silny to ja nie jestem, żeby za głowę podnieść. Jak skorpion. Get over here! I wyciągnąć mu fatality czaszkę wraz z dyndającym kręgosłupem. No dobrze. Broń. O! Co za peszczelny typ. Zaraz. Co to było? Dobra, nie będę teraz zmieniał. Jednym strzałem jestem w stanie skurczybyków zabić, ale ten miał na głowie kraba z pancerzem. To jest zwykły krab. No tutaj mamy kraba z pancerzem, porównajcie sobie, widzicie? O, zrobiłem obrazek, nawet nie wiem jak. Tutaj można go zabić trafiając tylko w to miejsce. Jak go trafimy w skorupę, nic się nie dzieje. Poszło won. No. Ile już mamy? 19. Całkiem sporo. Dobra, na razie cisza i spokój. Tak się przynajmniej wydaje. Weźmy sobie jednak na wszelki wypadek kanister. Ło! Ty mi nie ożywaj tutaj. Hop. I dwóch za jednym zamachem. Dobry strzał. Dobry strzał. Oj, biedaku. Popatrz, jaki jesteś wychudzony. Musiałem posłuchać tego, co mówi pani. Pani mówi, że dostęp tutaj jest zabroniony. Jeśli słyszysz ten komunikat, znaczy, że złamałeś zakaz. Dobra, co my tutaj mamy? O! Czekajcie, mogę tak go... Tydra. Teraz nie mogę przez okno go strzelić? Ciekawe. No. Uff. Ale przez chwilę była ta żółta poświata znamionująca fakt, że wszedłem w geometrię. To mogliby poprawić. Byłbym bardzo szczęśliwy, gdyby ten element gry został poprawiony. Dobra, deski. Do piekła. Żywica do plecaka. Tutaj, o! Magazynek. Bierzemy. Magazynek. I kolejny magazynek. Tutaj coś mamy w szufladach? Szuflady puste, ale może coś w garnku jest. Zupa albo coś w tym stylu. Nic zupy żadnej nie ma. Idziemy dalej przez życie. Tutaj. Czydyk. Mogę tu wejść? O! Nie, nie mogę. Mogę stanąć tylko na pace, ale już dalej iść nie mogę.
niewidzialne ściany. Ale rozumiem, rozumiem. Tutaj coś jest, nie. Wobec tego to jest jedyna droga. Strasznie dużo tych zwłok w workach. Ha, no proszę bardzo. Czy one mogą mi coś zrobić? Są na tą kratą. Czy one mogą przebić kratę? O. O. Żegnam. Niemiło było poznać. Cieszę się, że już się nie zobaczymy. Jak macie jakiś pomysł na fajną nazwę na Manhack, bardzo chętnie ją przyjmę. Lubię polskie nazwy. Nie lubię używać anglicyzmów, mimo że jestem anglistą. Wnimanie! Ciekawe, że jedna część komunikatu jest po rosyjsku, a tu jest po angielsku. To powinno być całość albo po rosyjsku, albo po angielsku, czyli caution na przykład, nie wiem co tu mogło być, albo warning, nie, czyli caution to operate. A tutaj jest wnimanie. Powinno być wnimanie do zdjęcia chyba, tak mi się wydaje. Dobra, ale jak to mam? Potrzebuję kółka. Tu jest kółko, dobra. To wywalamy. Co tu jeszcze mamy? Mamy coś jeszcze? Nic. Powiem wam, że fantastycznie jest zaimplementowane to płynne rozglądanie się. Popatrzcie, mogę robić sobie karuzelę i nie czuję w ogóle żadnego dyskomfortu. Możliwe, że to właśnie wynika z tego, że już dużo grałem w wirtualnej rzeczywistości i wyrobiłem sobie pewną odporność. A możliwe, że jest po prostu tak dobrze gra zoptymalizowana i działająca tak płynnie, że nie jest to problem. Też jeśli macie możliwość, to sprawdźcie i podzielcie się informacjami. No, kółko wyszło. Wkładam tutaj. No i kręcioła. No i cóż, znowu grzyby. So, when we get the combine off of Earth, what are you gonna do? I'm going full production mode on the Russells, of course. Oh, of course. We'll be sitting on a landmine. Gold mine, yep. So here's the plan. Conservative estimate, I figure 1 year to get the world unconquered by the combine, get them off the planet. So that's year one, then another year to mass produce the Russells. Although, just quietly, we will need to rebuild society first, you know, to get some basic infrastructure, jobs, money, that sort of thing. Otherwise people won't be able to buy them, you know. So, yeah, 3 year plan. Let's swap the infrastructure thing in for year two. Oh, yeah, definitely. You're gonna want to put that in year two. Dobra, szybkie streszczenie. Zapytała się a Alex Russella, co zamierza zrobić, kiedy już się pozbędą kombinatu z ziemi, na co Russell powiedział, że zamierza rozpocząć produkcję na masową skalę tych oto cudeniek, czyli rękawic grawitacyjnych, Russells, i potrzebuje na to tak, licząc ostrożnie, jednego roku na pozbycie się kombinatu, w drugim roku rozkręca produkcję, ale musi jeszcze infrastrukturę przywrócić, czyli no, całą linię zasobów i tym podobne, i odbudować społeczeństwo, to z tego potrzebuje 3 lata. Była to jeszcze fajna gra słów, ponieważ Alex powiedziała, że trafi na landmine, bo chyba nie znała tego idiomu, że goldmine. Landmine, czyli mina, goldmine, czyli kopalnia złota, czy też żyła złota w tym wypadku. Zaraz. Czy ja mam tam iść? To jest jakiś żart, tak? Mam iść wśród tej pulsującej grzybni. Nie powiem z czym. Okej. Okay. Tup. Co my tam mamy? Dobra, i... Hup! O, latarka się włączyła. Dobra, teraz tutaj w drzwiach sobie stanę. Na chwilkę zapauzuję grę i wyłączę zapis z kamery, bo tu może być ciekawie. Dobrze, zapiszmy tutaj na wszelki wypadek stan gry. Bo to co tutaj widzę, trochę napawa mnie obawą. Bo widzę beczki z gazem. Ostrożno. Co tu jest napisane? Uznowu opasność, coś tam. I on, czy ja mogę wziąć? Nie. Są zamocowane na stałe. To wygląda, jakby ktoś zaminował to pomieszczenie. Pomieszczenia. Wiesz, że ta niepokojąca muzyczka.
O, żeby to był pan, ma jakiś inny mundur niż pozostali. Tak, jakaś jednostka specjalna, jarzące się ślepia, ale też nie ma żadnej broni, ani nic. Nic na półkach, nie ma żadnej amunicji. Niedobrze. Ile ja mam jeszcze raz? Ile ja mam? Jeden? Jedną sztukę broni, znaczy jedną sztuką tutaj ładunku i jeden tutaj. Raz, otwórzmy. Tu, ciach. O, niesamowicie. Chciałbym mieć taką spluwę, powiem. Nawet w wersji takiej zabawkowej albo na kulki. Dobra, to przełączmy na pistolet w takim razie. Poprawmy sobie lekko gogle. I idźmy. Grzybnia wszędzie. Porasta. Ale żadnych niepokojących dźwięków na razie. To dobrze. To dobrze. Mówię, obstawiam, że jak strzelę w jedną z tych rzeczy, no powiedzmy w tą beczkę, to od razu wybuchnie ta i wszystko stanie w ogniu. No, nie chcę ryzykować, więc może odłożę broń, żeby mnie nie kusiła. Chyba, że coś na mnie wyskoczy, to wtedy będę się martwić. Okej. No dobrze, i co mam teraz zrobić? Bo tu widzę... Kurczę, muszę między nimi przejść. Albo nie, nie. Oh boy. Getting dark again. Tylko żebym nie trafił w beczkę. O, careful, careful! O. Bardzo obrzydliwe to jest, dobra. Tego mamy z głowy, ale teraz ten. I rzeczywiście, Russell mówi, żebym uważał. Więc też zauważył, co się dzieje, bo właśnie, pewnie zauważyliście, że Russell widzi wszystko to, co ja widzę. On miał tam w swojej kanciapie taki monitorek, na którym było widać bezpośrednią relację z moich poczynań. No dobra, ale co ja mam teraz zrobić? Sobie tu klęknę. Mogę tak, momencik. I... Dobra. O, chyda. A jak się wyda. I pach, pach, pach. Dobra. I nie widzę żadnej amunicji ani nic. Naprawdę jest to taki trochę Resident Evil, gdzie musimy bardzo uważać na posiadane zasoby, bo jak się skończą, to nawet noża nie mamy. O! Chodź. Strzykawka, nie, strzykawki to nie... Kurde, nie wiem, czy użyć, znaczy co ja mogę... Będę ją niósł na razie. Będę ją niósł po prostu w lewej ręce. I co my tutaj mamy? Trupa na beczce. Aha, czyli znowu bez koła obrotowego, muszę je znaleźć gdzieś tutaj. Na razie strzykawkę odrzucę, więc w takim razie przydałby mi się już ten fabrykator cały, bo może bym mógł... No tak, jeśli spudłuję, wszystko wybucha. Ile mam tu kul? Uwaga. Super dokładnie. Dobrze. Powolutku idziemy, powolutku. Odłóżmy broń. Czy ja mogę do siebie pociągnąć? Mogę. Odchodzę. No. Dobrze. I powiedzcie, że to nie wygląda jak pułapka. To wygląda na najbardziej pułapkową pułapkę, jaką widziałem w życiu. Podświetlone kółeczko tylko mówi, zjedz mnie, weź mnie. No i co? A ja muszę się pewnie przedostać dookoła. Fantastycznie, ktoś miał fantastyczne poczucie humoru, żeby mi tutaj taką ścieżkę zdrowia. Five to 10 year vesting period, obviously, could be very lucrative for you, Alex. And the
the long term. I don't know what any of that meant, but sounds good, partner. Yep, okay. Sounds good. Alex? Dobra. Jak słyszeliście, to jest jakiś zombiak. Ja tu jestem bezpieczny, bo jestem pod rusztowaniem, ale znowu uruchamia mi się pikawa. Bo mówię, jeden strzał i to wszystko wybucha. Więc nie mogę spudłować. W ogóle nie mogę spudłować. Natomiast rozmowa Alex z Russellem dotyczyła tego, czy Alex będzie mogła pracować u Russella. Natomiast Russell powiedział, że skoro wynalazła Alex, czyli to wspaniałe multinarzędzie, to obowiązkowo. Wobec tego Alex zapytała, czy mogła być partnerem w spółce, na co Russell już do czego Russell podszedł już mniej entuzjastycznie. Mówi, że daje jej akcje jakieś do wykupienia i tak dalej. Ale Alex nie za bardzo wiedziała, czym są akcje, no bo jako urodzona w świecie... Znowu będę zbryzgany juchą. Taki będzie podtytuł tego odcinka. Zbryzgany juchą. Kurczę. Ja wszystkie, całą amunicję wykorzystam na pozbywanie się pąkli. Ktoś powiedział, że ponoć kask chroni przed pąklami, ale nie chcę tego sprawdzać. Dobra. Kolego, nie będę do ciebie strzelał, tylko cię skuszę, żebyś do mnie przyszedł. Chodź. Come to me. Bo jak strzelę w to... No chodź. Daj się złapać przez tego tutaj. Nie, idzie naokoło. Dobra, to jest do wzięcia? Nie, chyba nie. No dobra, ale ja też do ciebie nie pójdę, bez tego muszę przesunąć półkę, czy co? A nie, muszę przejść tędy. Dobra, sorry kolego, jednak załatwię cię w ten sposób. Tylko nie wchodź mi na te... No. O, masz strzykawkę to sobie wsadź w miejsce, gdzie plecy tracą swą szlachetną nazwę. Dobra, z tej strony cię nie strzelę. Z tej strony cię nie strzelę. No kurczę, o, może... Jeszcze? No. Ile mam amunicji? A, z amunicji mam dużo, na całe szczęście. Ciekawe, jak to się nagra w ogóle. Czy żyjesz? Żyjesz? Nie żyjesz, dobra. Czy ja mogę chyba... Tak, wejść przez to. Tu jest żywica. Właśnie pytanie takie, jak wy to widzicie, bo ja widzę troszkę więcej niż umiata światło latarki. Natomiast wydaje mi się, że w nagraniu będzie to bardzo mocno zaciemnione. Ale cóż... Jak się przez to przedrę... To będę musiał zrobić sobie przerwę. Przerwę. Uff, mówię, znowu nerwy napięte jak postronki. A postronki mam bardzo napięte. Dobrze. Tutaj jest ten. Znowu mamy żywicę. Przynajmniej obłowię się w żywicę. Będę mógł sobie coś skonstruować w fabrykatorze. Jeśli uda mi się go znaleźć, jeśli dożyję, rzecz jasna. Ale okej. Okay. Żygu. Wyżygałeś. Poczułem się, że to na mnie wszystko spadło. Okej. Okay. I teraz pewnie tu ktoś na mnie wyskoczy, tak? Oj. Nie. Czyżby... Poczekajcie. Zrobię jedną rzecz szybką. Zrobię zapis, bo jak zginę, to nie chcę tego przechodzić od nowa. Bo on zaraz będzie wybuchał. Tak?
No właśnie. Alex, you still there? Tak. Czyli nie wiem, co trzeba zrobić, ale nie wolno mu pozwolić, żeby zeżarł tego, tę beczkę. Dobra, wczytajmy sobie stan. Nie beczkę, tylko ten zbiornik, żeby wczytał. Wczytał, Boże. Już z nerwów się zaczynam nie tylko jąkać, co używać niewłaściwych słów. Rozprostować ramiona trzeba. Press trigger. Dobra. Nie, to ja tego nie zdążę zrobić po prostu. Nie ma szans. To jest zgon. Dobra, jeszcze jedna próba. I spróbuję rozwalić to, korzystając z mojej strzelby, zanim dojedzie do paszczęki Barnakla Welpunkla. To brzmi jak fajne nazwisko. Na przykład Piotr Barnakiel Welpunk. Uwaga, naciskamy. Albo się tutaj schował. Nie, nie. To nie jest to. To nie jest to. Autosave jest tutaj. Jeszcze jedna próba. Ciekawe, bardzo ciekawe. Chwila ciszy. Musimy wszyscy odsapnąć. No właśnie. Alex. Czyli nie można pozwolić na to, żeby ten pąkiel chwycił zbiornik z gazem. Muszę wczytać stan wcześniejszy, bo tutaj jest po prostu za późno. Ale to jest, wydaje mi się, niezbyt dobrze zaprojektowane, skoro nie mam innej możliwości, bo nie widziałem tam żadnej szansy na to, żeby zareagować inaczej. Bo nawet nie gdzie jestem. O, dosłownie momencik przed tym. To dobrze, nie musiałem dużo się cofać. Dobra, ile mamy? Żywicy 23. Okej. Okay. Ciebie likwidujemy ponownie. Deszcz juchy. O właśnie, to jest... Aha, jego tam nie ma, to po prostu ten gość, wstając... Szybko, szybko! Dobra, już się nie udało. Możemy wczytać stan. No, tego się nie spodziewałem, takiej zagwozdki tutaj, ale cóż. Czyli tak, muszę podejść tam z przeładowanym pistoletem i strzelić Pąklowi prosto w jego zębatą gębę. Dobra, czyli jeszcze raz, biorę sobie żywicę. Tutaj... Ale to jest dobrze, to jest mam nauczkę. Mieć zawsze trzeba przeładowaną broń. Zawsze. Znowu ożywcza kąpiel w jusze. Dobra, mam przeładowane. Mam. I idziemy tutaj. I tego... Załatwiłem. O! A ciebie załatwię tak. O jejku, no to nie było łatwe, ale się udało. No dobrze, tu się mogę wyleczyć, ale nie muszę, tylko tak, muszę zmienić na pewno broń, ale to dopiero teraz.
Znowu czaszka Jorika spadła. Może jest jakiś skrót, co? Na przykład tędy. No. Co jest? O. Jest skrót. Dobra, dobra. Gdzie to mam zamontować? Tutaj właśnie, tutaj. Za chwileczkę. Dwoma rękoma. Jeszcze tam wrócę. Strzykawkę, czy ja potrzebuję strzykawki? Chyba nie. Stąd przyszedłem, prawda? No. Tutaj byłem. Tony Halik. Tu mam Zyzia kolejnego, ale Zyzia nie potrzebuję. Potrzebuję to na gwałt amunicji. Bo mam... Czy do pistoletu mam sporo, ale do strzelby... Jedna sztuka. To, co tutaj jest. To nie za wiele. To nie za wiele. Dobra. Pokręćmy trochę kołowrotem. Raz i dwa i trzy. Znowu zwłoki. O, i tutaj jest wczytywanie kolejnego etapu. I na tym może sobie zakończmy ten odcinek. I zapraszam serdecznie na odcinek kolejny, który powinien być szybciej niż poprzedni. Znowu pewnie za parę godzin wrzucę do sieci. A tymczasem się odmeldowuję. Na razie i mam nadzieję, że się wam to podoba. A jak się wam nie podoba, to mam nadzieję, że następny odcinek przypadnie wam do gustu. Press trigger to start. Ja zatrzymuję grę na razie.